Teraz powiem na pytanie, które zadałeś, że po waszej stronie jest takie niepokój, zatroskanie czy zaciekawienie, dlaczego artyści nie są tak aktywni, tak, że w walce o Polskę dzisiaj. Ja na to odpowiem tak, jak wiem i myślę, że to jest najbliżej prawdy. I zrobię to tak, żeby nikogo nie skrzywdzić, bo no nie jest to moją intencją. Otóż nigdy artyści nie stanowili siły zaporowej w Polsce, zorganizowanej siły protestu, poza jednym wypadkiem, kiedy stan wojenny nastąpił i wtedy artyści zaczęli bojkotować telewizję publiczną, tak? Czyli gremialnie odmawiali brania udziału w jakichkolwiek przedstawieniach teatralnych, koncertach i tak dalej, które były przez telewizję publiczną, czyli tą, gdzie w mundurach ubrani ludzie zapowiadali programy i czytali wyroki na ściganych ludzi Solidarności. Otóż ja z tym nawet miałem polemikę z Władkiem Frasyniukiem, bo kiedy, a myśmy grali koncerty wtedy po Polsce, po długiej przerwie, nie wiem, 6-7 czy 8 miesięcznej, zaczęliśmy grać jesienią 82 i ktoś zadał pytanie, czy my nie bojkotujemy koncertu. Ja zadałem pytanie, a kogo? Znaczy, tych ludzi, co przychodzą? Tak, to przecież my i tak nie mamy możliwości bojkotowania telewizji, dlatego że myśmy w niej nigdy nie byli. Tak. To wy, którzy graliście w niej w poprzednich latach, co nagle stop? Powiedzieliście stop. Tak, bo stan wojenny, ale wcześniej nie było z waszej strony protestu. Otóż do tego się sprowadza cała rzecz, że artyści nigdy nie byli śmiałkami, zawsze było ich kilkoro, 20 może. I ja wiem, że dzisiaj my wiemy doskonale, że głos Janusza Gajosa, Krystyny Janny, to są te silne głosy, póki żył Andrzej Wajda, jego głos, kilku współczesnych reżyserów, też Chrząka lub Maciek Sztur. Radziwiłłowicz bardzo nas wspiera. Tak, właśnie Maciej Sztur, Maja Komorowska, która jest w ogóle opozycjonistką wielką polską, wojowniczką, ale cała reszta zachowywała się na różne sposoby dziwnie, bo jednak część pracowała w pizzeriach, które gdzieś tam się szczątkowo otwierały, ale na dobrą sprawę w momencie, kiedy jedni artyści zaczęli bojkotować telewizję, inni weszli tam grać, bo nagle się otworzyła dla nich przestrzeń do zdobycia popularności. I teraz jesteśmy w dzisiejszej rzeczywistości, która wygląda bardzo brutalnie. Jeżeli coś dławi artystów i odbiera im mowę i chęć protestu, to strach, który na transparentach niesie kapitalizm. Mianowicie... Nie będziesz miał z czego żyć. Artysta, który wystąpi w telewizji jeden, drugi, trzeci raz, jako juror, jako gwiazda programu, wszystko jedno, to jest artysta, który potem zagra latem w sezonie 20 festynów w różnych miastach za duże pieniądze, których nie zagra, jeśli powie coś przeciwko władzy, bo nam w tych miastach rady miejskie są w rękach Prawa i Sprawiedliwości i nie dadzą na to budżetu. I ludzie sobie zdają również z tego sprawę, że w stacjach radiowych jest tendencja, żeby nie grać artystów, którzy niosą ze sobą aurę konfliktu, tak, sporu politycznego. Bo to jest różnymi czynnikami powodowane. Stacja się boi o utratę koncesji, boi się o jakieś szykany, że na przykład ktoś powie, że reklamodawców im odetnie. Tak, a teraz to się dzieje. A na dodatek stacja też boi się, że będzie przyjęta przez słuchaczy nieobiektywnie, bo słuchacze jak słuchają beztroskiej muzyczki i konkursu tam powiedz ile to centymetrów ma czekolada. Tak. Tak. W związku z tym nie chcą mieć nie chcą mieć plakietki na czole, że są politycznie zaangażowane. Choć są, ale nie chcą tej plakietki. Więc artyści wykonują ruchy, które są niegroźne. I myśmy mieli taki pomysł przed ostatnimi wyborami w Polsce, żeby wprząc większą liczbę artystów w zachętę przynajmniej idźcie na wybory, ludzie, idźcie na wybory. I to się udało wskrzesić różnym środowiskom. Ja brałem udział w akcji Tomka Sikory, ale inni fraperzy polscy zrobili całą serię zdjęć, filmików, idźcie na wybory, tam oddaj głos, bo go stracisz. To wszystko było, ale wielcy artyści woleli powiedzieć ze sceny walczmy o klimat, o obronę klimatu.
natomiast nie powiedzieli iść na wybory, bo bali się, że to zostanie przez widzów odebrane, przez młodych uczestników koncertów, jako agitacja polityczna, a ona jest teraz passé. Ona wśród młodych jest nieelegancka. W córkach starszych. No i ja na przykład, ja jestem jako człowiek, który nie musi kłamać, więc moja rodzina była na pewno to potwierdziła, że ja na wyborach byłem raz w życiu, w czasach komuny, kiedy pierwszy raz miałem 18 lat skończone, a potem nie chodziłem, choć za to były kłopoty przewidziane, że tam paszportu się nie dostanie i tak dalej. Coś mi nie pozwalało, poza tym lubiłem chojrakować choćby w drobnych sprawach, a według mnie to była drobna sprawa. Ale ze sceny, jak trzeba było grać, to ja wyrażałem od pierwszych chwil, jeżeli tu byłem mówcą ze sceny, to wyrażałem jakąś tam swoją formę sprzeciwu. Tymczasem dzisiaj widzę, że na przykład no, świetna jest rzecz, że artyści potrafią nie wiem, rozwinąć tęczową flagę podczas koncertu, czyli dać sygnał, że są w opozycji do władz, bo popierają ruch po prostu mniejszości. Powiem słówko o kimś. Zadzwoniłem, kiedy był strajk pod sądami w obronie sądu. Manifestacja wielka. Zadzwoniłem do Krzyśka Zaleskiego, którego znałem, z którym występowałem raz. Piekielnie zdolnego muzyka. I trochę z duszą na ramieniu, bo nie widziałem młodych w tych protestach. Zadałem mu pytanie, czy zagrał dla tych manifestujących. Powiedział tak. Bez wahania, ale czy mogę zagrać twoją piosenkę? Ja mówię, no to jeszcze dla mnie większy zaszczyt. I on przyjechał, był mróz i wystąpił pod sądem z gitarą i zagrał. I dla mnie to jest taki potrójny sygnał. Oto chłopak, który właśnie jest w sferze ryzyka. Zrobił to. Przyjechał i wystąpił. Pokazał innym, że to można zrobić. Tak, widziałem. Nawet grał kiedyś pod ministerstwem. Mieliśmy taki pierwszy protest z togami w ręce. I to strasznie ludzi cieszyło, bo jeszcze nam brakuje trochę tego pokolenia. Ja mówiłem od początku, że trzeba młodych kapelować. Chciałbym odnieść się do tego, tak jak ty powiedziałeś, Wyszku, teraz o tej sytuacji. Dlaczego artyści no, są podzieleni w pewnym sensie, tak? Nie chcą stracić życia, tak. No, mają kredyty, różne rzeczy, tak. Zrozumiałem. No ale dobrze, to teraz przenieśmy to na... Jak się czują moralnie, tego nie wiem. Tak, to zostawmy, to niech każdy sam według własnego sumienia oceni. Natomiast teraz przenieśmy to na grunt właśnie sędziów, bo przecież są sędziowie ci, którzy przyszli na marsz Tysiąca Dróg. Nie wspominam o tych, którzy po prostu nie mogli z różnych powodów po prostu przyjechać. Natomiast są ci, którzy jednak twardo dalej, chociaż nie powinni, ale... Służą Panu. Wyroki, tak, i idą dalej twardo. Jak ty to postrzegasz? Też ich usprawiedliwisz ze względu na to, że mają ten rodzinę do utrzymania, albo że po prostu tak, nie wiem, że znajdziesz jakieś... Ale mówimy o tej grupie wynominowanych przez NeoKRS, tak? Gdzie jest teraz to orzeczenie trzech izb Sądu Najwyższego i apel nie orzekajcie, prawda? Kolegium Sądu w Krakowie to jest taki organ pomocniczy, jeszcze wybierany demokratycznie, mówi nie orzekajcie. Prawda? My mamy ten problem mniejszy w Krakowie, bo w całym wielkim okręgu mamy jednego takiego człowieka, akurat jest teraz na który urlopie. Który sądzi, tak? Który mógłby sądzić, jest teraz na urlopie, zobaczymy co zrobi, jak wróci z tego urlopu. Akurat tak losowo wypadło, że ma ten urlop. Więc ja jakby nie doświadczam tej bliskości tych ludzi. I wiesz, to był dla nas problem od samego początku, bo w tej grupie osób, które przeszły przez ten NeoKRS, byli ludzie, którzy nagle poczuli krew, że nie zdolności, umiejętności, ale to, jakie będą mieli koneksje osobiste, prawda, z wiceministrem przyklejonym do partii politycznej, to nagle zdecyduje o ich awansie. Gdzieś tam jacyś zakompleksieni, którzy chcieli się wyzbyć tych kompleksów właśnie przez to, że szybko awansują, że nie przejdą tej ścieżki, która jest taka żmudna, długotrwała, wieloletnia, dochodzenia do jakiejś pozycji zawodowej. I oni wtedy poczuli krew, ale jest też taka grupa osób, która mówiła, no tak, ale nie ma innej Krajowej Rady, nie wiadomo kiedy będzie, a my już mamy taki wiek, że trzeba by awansować, a nuż ocenią nasze merytoryczne umiejętności. Więc w tej całej grupie tych nowo wynominowanych sędziów
Mówię, ta grupa nie jest duża, bo to jest ponad 300 osób chyba, które już przeszły przez prezydenta, jak my to mówimy, czyli ma tą nominację od prezydenta. Są bardzo różni ludzie i jest tam na pewno kupa porządnych prawników. Pytanie jest dla mnie jedno. Ja też mogłem awansować, ale nie chciałem. I mówiłem na samym początku jasno. To co z tego, że może ja się nadaję, ale wiem, że ktoś będzie mnie oceniał, ktoś, kto dla mnie jest nielegalnie powołany. On mi da pieczątkę. Przypomina mi się taki fragment z Potopu, jak książę Bogusław z Sakowiczem bodajże rozmawia o ślubie z Oleńką, więc wezmą takiego księdza, prawda, który do cechu już nie należy, żeby później łatwo można było to rozpróć. Tam jak gdyby był inny cel. Ale ja wtedy mówiłem, ludzie, nie idźcie do tego awansu, bo to jest ryzyko, że kiedyś ktoś zahamuje to bezprawie i powie, sorry, ale wy jesteście trefni, bo trefny organ was powołał. W systemie common law jest taka teoria owoców zatrutego drzewa. Jak jest drzewo zatrute, to jest poison fruit, zatruty owoc. Tam akurat dotyczy to dowodów, czyli zbierasz, policja zbiera nielegalnie dowody, nie wolno ich wykorzystać, bo to jest owoc zatrutego drzewa. Więc ja tutaj dawałem ten przykład do tej sytuacji, że wy jesteście powołani przez... I to jest oczywiste, że KRS tak wygląda. I wiesz co, i teraz mnie by było wstyd stanąć przed ludźmi, których widzę, że oni w ogóle nie spełniają cech. Pomijam to, że została złamana konstytucja, co dla wielu jest pewną abstrakcją, bo my jej nie czujemy tak bezpośrednio. Jak cię zwolnią z roboty, to czujesz, ale że łamią konstytucję, to jakby tego nie czujesz. Mówisz o tym, ale tego nie czujesz. I pomijam już, że to zostało złamane, ale ci ludzie się zachowują, niektórzy amoralnie. Widzisz, jak kobieta, która jest koleżanką, ale sędzią nadal, ministra, idzie do niego przed głosowaniem z kartą, rozmawia, zakreśla, wrzuca do urny. I to widzisz na filmiku, więc oni już idą, jakby to mówimy, na rympał. W ogóle uważają, że w ogóle władza polityczna będzie rządzić wiecznie. Ta władza, która ich wepchała w to miejsce, a oni przyklejeni do tej władzy będą w tej chwili pić. Wiadomość dla mnie jest sprzed tam godziny, że Zdrojewski z byłym ministrem Kwiatkowskim wysłali do KRS-u prośbę o ujawnienie list i KRS odpowiedział, że tych list nie ma. To jest po prostu przy otwartej kurtynie szwindel, przebał na wajchę, wiesz, sprzedaje dolary, tylko że papier pocięty. Tak. To jest po prostu coś niebywałego. Nie, bo oni to bardzo sprytnie zrobili, po prostu wysłali to do Sejmu, na pewno kopie mają, ale mówią, nie ma list, bo nie mamy kopii, znaczy o kopiach nie piszą, poprosili o listy, więc my mówimy, nie ma. A wiesz, jaka jest sytuacja w tym wszystkim? Kluczem, moim zdaniem dzisiaj, takim czysto formalnym jest to, że ten neotrybunał, jak ja to nazywam, pewnie będę miał za to kolejną dyscyplinarkę, czyli co A ile ich masz już? No mam 5, 3 już są w sądach, a w sumie tych trałowych spraw miałem tyle, że wiesz, mnie 8 razy już przesłuchała władza Rzeczpospolitej na różne odsłony, więc... Jako podejrzanego czy świadka? Czy... O, bardzo różnie, bo na przykład jedną ze spraw uruchomili mi wtedy, kiedy miałem problemy, nazwijmy to oględnie, z kołami mojego samochodu, no to prokuratura z urzędu uruchomiła po to, żeby legalnie zająć mi bilingi bez mojej wiedzy telefoniczne. Jak przyniosłem to, co mi zostało z opony prokuratorowi na przesłuchanie, które mi wezwał, bo z urzędu tą sprawę wszczął, to nie wziął ode mnie zdjęcia tego, co zostało z opony, a sprawę toczył na temat różnych wobec mojego samochodu przedsięwzięć, nazwijmy to. Wyobrażacie sobie, już wtedy zobaczyłem na tym pierwszym przesłuchaniu, halo, o co tu chodzi? Poza protokołem go zapytałem, kto mu... On mówi, no przecież pan wie, kto mi kazał uruchomić to śledztwo. Więc ten komunikat był czytelny, jednoznaczny. Ja mu od razu następnego dnia złożyłem pismo, żebym to dał na piśmie. To następnego dnia napisał, że z mediów dowiedział się o tym, że miałem takie przypadki z samochodem. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża prokurator... Wiesz, jakie to jest straszne, że to są tani ludzie. No tak. Tani. Tak. O to mi chodzi, że wiesz, że na przykład ten pan Nawacki to jest tani człowiek, bo to jest sposób, w jaki on się broni, odwołuje tych... No, wiesz, sam się podpisał na swojej liście poparcia, ale wiesz, oni tak przyjęli... Słabe. Wzięli te ustawy, zrobili według sprzecznie z konstytucją, ale wycofało mu się trzech sędziów, wysłało do marszałka Sejmu to cofnięcie swojego poparcia.
I nie było tego poparcia w momencie, gdy był wniosek składany, gdy był głosowany w Sejmie. Nie było tego poparcia. A przyjęli zasadę taką, że jest wspólna kadencja Rady, bo tamto mnie sprzecznie z konstytucją zlikwidowali. No więc się jak jeden jest trefny znowu, według ich przepisów, to całość jest trefna, mówiąc prosto. Więc nie chcą pokazać list, bo może się okazać, że nawet jak policzymy, no to brakuje tych głosów. I co wtedy? I wtedy na podstawie ich ustaw można ich odesłać. Katedra Notre Dame pada wtedy, tak. No właśnie, to powiedziałeś teraz, że wyjaśniliśmy sobie... Ale mówisz jeszcze o tych motywacjach, bo tak, nie dotarłem do tych motywacji tych sędziów, więc wiesz, oczywiście zawsze w takiej dużej grupie, a to jest grupa ponad 10 tysięcy osób, prawie 11 są też administracyjni sędziowie. Ja wiem, że zawsze się znajdą ludzie, bez względu na to, jaki to jest system, jaki to jest zawód, którzy pójdą na współpracę dla tak zwanego świętego spokoju albo dla troszkę większej kasy. I ja nie mam złudzeń co do tego. Ja ci powiem jedno, ja się strasznie cieszę, że u nas tych ludzi jest tak mało. Że jednak te marsze to nie jest grupka 200 osób, tylko myśmy liczyli, to samych sędziów było prawie 2000. Pomimo tego, że termin nie pasował, że to weekend, że to było odległość, że było szybko zwołane, a reszta to były też inne zawody prawnicze. Więc to jest bardzo duża grupa, która chce pokazać twarz, bo myśmy byli filmowani, były robione zdjęcia, były telewizje, relacje i straszono nas. Pójdziesz w todze, zrobimy ci dyscyplinarkę. Wyobraźcie sobie, że dzisiaj Sąd Najwyższy wydaje te uchwały. Ten rzecznik Ziobry, bo ja tak o nim mówię, dyscyplinarny, on pisze od razu tweeta, że to jest próba obalenia ustroju, kto będzie to respektował, będzie miał dyscyplinarkę. Do tego stopnia. A przepraszam, formalnie zapytam z ciekawości, toga jest mundurem? Wiesz co, musielibyśmy, no pojawiło... Jak ja bym togę założył, żeby sobie pochodzić po osiedlu swoim, popełniam przestępstwo? Przestępstwa nie, natomiast u nas oprócz tego, że jest jak gdyby kodeks karny, to są jakieś zasady etyki. I oczywiście każdy sędzia ci powie, że toga to jest coś bardzo ważnego dla niego, bo to jest strój urzędowy. Oczywiście przepisy mówią, że strój urzędowy zakładamy tam i tam. Nie piszą, że nie wolno zakładać go gdzie indziej, więc jak gdyby tutaj to nie jest to określone. Ale zauważ to. Nie ma takiego przepisu, kto bezcześci mundur, kto bezcześci kogoś. Ale wiesz, chyba minister Warchoł powiedział, prawda, że wychodzą w stroju urzędowym i to w ogóle jest niedopuszczalne. I to jest stanowi jakieś... już wiem, co powiedział. Że my używamy, łamiemy przepisy, bo używamy rzeczy cudzej. Czyli jakby zabieramy, przywłaszczamy i dopuszczamy się tam jakiegoś wykroczenia, użycie bez zgody właściciela tej rzeczy. Po pierwsze, wielu sędziów zapłaciło za te togi, bo on też chyba nie wiedział o tym. Po drugie, zwróćcie uwagę, jak protestują policjanci. Czekam, kiedy zrobią 10 tysiącom policjantów, którzy przyszli w mundurach protestować za to, że przyszli w stroju urzędowym na protest w sprawie wynagrodzeń. Więc trochę też ważny dla ludzi, ale moim zdaniem mniej ważny niż łamanie zasad takich właśnie, które wiesz, niszczą naszą wolność i nasze prawa. Więc ja powiem tak, gdybyśmy poszli na bal przebierańców, gdybyśmy chcieli robić reklamę, nie wiem, naszego stowarzyszenia i biegali w togach po ulicy, to ja bym powiedział, nie podoba mi się to, bo to jest nieetyczne. Ale my wychodzimy protestować w sprawach fundamentalnych, szanujemy ten strój, ale chcemy pokazać, i tak zresztą robili sędziowie na Zachodzie, że w takich krytycznych dla nich momentach, o wiele mniej krytycznych niż nasze, pokazywali się w tych togach, żeby pokazać społeczeństwu, słuchajcie, sytuacja jest wyjątkowa. Powiem ci jeszcze jedno. Nasza tak zwana pani prezes w Sądzie Okręgowym, myśmy wywiesili na naszych gabinetach plakaty z postulatami sędziowskimi. Tam jeden z postulatów pierwszy był przywrócić do pracy sędziego Juszczyszyna, którego tenże pan bezprawnie zawiesił w wykonywaniu czynności. Powiesiliśmy te plakaty, zostały natychmiast zdjęte, za parę godzin zniknęły. Ale ta pani złożyła na policję te plakaty. Policja, która ma ścigać złodziei, zajmuje się plakatami sędziów. I napisała jeszcze taką informację nam, że gdy policja prowadzi postępowanie przygotowawcze, to już świadczy o braku jej wiedzy, bo przygotowawcze prowadzi się, gdy popełniono przestępstwo. A to, co najwyżej, mogło być kwalifikowane jako wykroczenie, ale to tak jakbyś, wiesz, oplakatował sobie sąd, że chcesz jajka sprzedać ze swojej fermy kur prywatnej.
a myśmy powiesili to na znak protestu na gabinetach. Nie były to ani obsceniczne, ani nikogo obrażające. Ani komercyjne handlowe, więc jak gdyby nie możemy należeć do związku zawodowego, bo prawo nam zakazuje. Nie mamy prawa do strajku, nie jesteśmy w komisji trójstronnej, więc my mamy gwarancję w konstytucji. Jak one zostaną rozstrzelane, to my nie mamy innej możliwości. Szukamy, wiesz, w tym naszym zawodzie takich zachowań, które by były zgodne z naszą etyką, które by nie deprecjonowały nas w oczach społeczeństwa, bo wiesz, ktoś przyjdzie, ty wydasz ten wyrok, to musisz mieć trochę szacunku, bo jak on nie szanuje ciebie, to nie szanuje później twojego wyroku, choćby on był najmądrzejszy. A władza teraz chce nas rozstrzelać i coraz częściej ludzie na ulicy krzyczą na nas, jak widzą, że jesteśmy sędziami, ubliżają nam, bo mają przyzwolenie, bo w ekranie pojawia się pan, nadzwyczajna kasta niszczy polski naród. Tak, tak, tak. To jest, powiedz, to jest tak obrzydliwe. No to teraz na tyle lat, co ja mam, przysięgam, że nie było czegoś takiego za komuny na ekranach telewizji, ani na czołówkach gazet. Owszem, były hasła antysyjonistyczne, tak to nazwijmy, w 1968 roku, ale to były jako retransmisja protestów społecznych zawoalowane, tak? Natomiast no, takich rzeczy, tak szkalujących ludzi nie było i wiem, że czekasz na przerwę moją, ale to dopowiem. Pytanie o to, dlaczego nie ma jedności w takiej branży, czy w takiej branży jak ich, nie ma jednolitego ruchu oporu, to jest odpowiedź również, dlaczego w ogóle w Polsce nie ma ruchu oporu wielkiego? Dlaczego tak jest, że w czasach komunizmu za Edwarda Gierka wyniki niefałszowane wyborów mówiły, że on zdobył 90%, 95% głosów i naprawdę je zdobywał? Tak. Dlatego, że ludzie chcą żyć w spokoju, nie chcą podpaść, nie chcą stracić drogi awansów, nie chcą mieć w papierach nasrane, jak to się niektórzy wyrażają. Chcą mieć święty spokój. Ja usłyszałem w swoim życiu dziesiątki, jeśli nie setki razy od moich kolegów muzyków: ty się nie boisz tak wychylać? To świadczy nie o mnie, bo ja nie twierdzę, żebym się wychylał. Tak, że lęk jest w nich. Oni się boją, że uważają, że to, co ja mówię, że się wychylam. Dostaję czasami SMS-y, ty to jesteś odważny. Ja jestem wtedy zdumiony, bo nic, ja wiem, co to jest odwaga. Ja wiem, bo ja patrzę na Zbyszka Bujaka, do którego strzelano, to ja wiem, co to jest odwaga, wiesz. Do Janasa, który przechodził przechodził przez góry do Słowacji i umierał po drodze po prostu, bo była zima, minus tam 15 stopni, a on w jakiejś trampka. To ja wiem, co to jest odwaga. Ja tym ludziom zazdroszczę ich bohaterstwa rzeczywistego. W życiu bym za to orderu, gdyby mnie ktoś chciał za bohaterstwo przyznać oznaczenie, co była taka intencja, chyba dwukrotnie, mówiłem, że ja za to nie mogę, bo to inni są ludzie, którzy powinni te ordery dostawać. Ale okazuje się, że wystarczy, że napiszesz felieton w gazecie albo w wywiadzie, w programie telewizyjnym u Janka Pospieszalskiego, Kurski, który wtedy był tam, nie wiem, kolegą Janka, powiedzmy, bo nie pełnił żadnej funkcji. To były poprzednie rządy PiS-u kilka lat temu, no nie, 12 już chyba lat temu, czy ileś. Kurski. Było spotkanie w Audytorium Maksimum na Uniwersytecie, Kwaśniewski, Olechowski, Wałęsa, ktoś tam jeszcze, nie pamiętam, i cała masa wielkich ludzi, pani profesor Skarga, profesor Coll, omawiali sprawę roli konstytucji w Polsce. Nieprawdopodobnie silne emocjonalnie spotkanie, na które jak szliśmy, to towarzyszyła cisza na krakowskim przedmieściu, bo ludzie wiedzieli, że idą jacyś ludzie na jakieś tajne, podejrzane spotkanie. Niesamowite, jak na tajne komplety byśmy szli. Już wtedy Polacy byli tak zaszczuci. To był czas ostatniego tego gwoździa do trumny Lepera. To był czas, już nikt więcej, nikt nie będzie pozbawiony życia przez tego pana. To jest ten czas. Ludzie byli naprawdę zaszczuci. I na tym spotkaniu, po tym spotkaniu, jak wyszliśmy, to nas ludzie pytali, co my tu robimy. Ja pamiętam, że powiedziałem jedno zdanie do kamer telewizyjnych, że... Thank you.